odcinku rozważymy przykłady następujące równań ruchu. Jak jest efekt działania siły oporu ośrodka oraz siły sprężystości. Rozważmy taką sytuację. Mamy kuleczkę, która spada w powietrzu na skutek siły grawitacji i ta sama kuleczka, która zostaje wrzucona do naczynia z gliceryną. Zobaczmy, jaki jest efekt. Widzimy, że kuleczka, która porusza się w powietrzu, spada szybko. Ta, która znajduje się w ośrodku, który nazywamy ośrodkiem lepkim, porusza się dużo wolniej. I właśnie tematem tego odcinka jest właśnie taka siła. Nazywana jest siłą oporu ośrodka, bo jak widzimy, to ośrodek jest zapewne odpowiedzialny za to, że ta kulka porusza się wolniej. Napiszmy sobie, czy narysujmy sobie diagram sił, jakie tutaj występują. No, na pewno na kulkę działa ciężar, który oznaczony został tutaj jako siła Q. I działa siła, która jest związana właśnie z ośrodkiem lepkim. I ta siła jest zwrócona do góry, oznaczona została przez R. Ta siła ma taką właściwość, że ona jest proporcjonalna co do wartości do prędkości, z jaką porusza się ciało, ale ma zwrot przeciwny oczywiście, ponieważ jest związana z faktem, że jest oddziaływanie warstw cieczy na to ciało, które się porusza w tej cieczy i skutkiem tego oddziaływania jest właśnie siła oporu. A więc jeżeli sobie zapiszemy, że ciężar to jest M razy G, siła, która ma zwrot w dół, to jeśli pominiemy siły wyboru Archimedesa, to mamy wszystkie siły, które działają w tym układzie. Oczywiście wiemy, że w rzeczywistości siła Archimedesa jest bardzo ważna. Będziemy analizować te siły w odcinku, w którym będziemy mówić o hydrodynamice. Jak ta siła oporu wygląda teraz w zależności od tego, jaka jest prędkość i gdzie znajduje się ciało? Więc załóżmy, że startujemy z punktu wyjściowego takiego, że kulka na górze ma prędkość równą 0, no to wtedy działa na nią tylko siła równa ciężarowi ciała. Dalej, jak kulka zaczyna się poruszać w dół, no to ma różny od zera wektor prędkości. Im większy jest ten wektor prędkości, tym większa jest siła R. A więc siła R zaczyna działać w kierunku przeciwnym, aniżeli siła Q. Im większa prędkość, tym większa ta siła. Czyli im ciało jest niżej, tym siła oporu jest większa. Ale proszę zauważyć, że cały czas siła Q jest większa od R. Jeśli prędkość osiągnie dostatecznie dużą wartość, siła R zrówna się z siłą Q, tak jak na tym ostatnim rysunku, i prędkość będzie bliska 0. Ta prędkość graniczna, która odpowiada sytuacji, że siła Q zostanie zrównoważona przez siłę R, to jest właśnie taka prędkość, którą oznaczymy sobie jako prędkość graniczną i można ją bardzo łatwo obliczyć. Skorzystajmy z równań ruchu, aby policzyć prędkość graniczną. Równanie wektorowe. Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona, masa razy przyspieszenie kulki to jest suma sił działających, czyli ciężar plus siła oporu. Ale jeśli uwzględnimy kierunki, i to równanie skalarne wygląda wtedy tak. Masa razy przyspieszenie na kierunku pionowym, zakładając, że A jest skierowane tak jak G w dół, to jest MG, które też jest w dół, minus BV do góry. Graniczna sytuacja, wtedy kiedy te dwie siły się równoważą, prowadzi do takiego równania. MG minus B razy V graniczne równa się 0. I stąd łatwo liczymy prędkość graniczną. Jest ona stała, bo zależna tylko od parametrów ciała, ale zależna od stałej, która charakteryzuje, na ile siła oporu ośrodka jest efektywna. Współczynnik B wiąże się ze współczynnikiem, który tę siłę charakteryzuje. Nazywa się on współczynnikiem, który jest proporcjonalny do współczynnika lepkości. Jeżeli chcemy znaleźć rozwiązanie tego równania ruchu w dowolnej chwili, a nie tylko dla chwili, w której ciało osiąga prędkość graniczną, no to niestety musimy rozwiązać następujące równanie. Równanie, w którym mamy po lewej stronie przyspieszenie, czyli pochodną prędkości, a po prawej stronie samą prędkość. A więc mamy równanie, które jest w postaci po podzieleniu pierwszego równania przez masę,
dv po dt, jeśli podstawimy, że przyspieszenie to jest pochodna prędkości po czasie, równa się g, po podzieleniu przez m zostaje z mg tylko g i bv przez m. I teraz, to równanie to jest równanie różniczkowe pierwszego rzędu. Te funkcje, które są funkcjami argumentu, argumentem tu jest czas, są pomieszane. Po prawej stronie jest pochodna prędkości, po lewej jest prędkość. A tutaj po lewej stronie znowu mamy czas. Takie równanie różniczkowe pierwszego rzędu rozwiązuje się separując zmienne. A więc jak to się robi? No trzeba zmienne jednego rodzaju przenieść na jedną stronę równania, drugiego rodzaju na drugą stronę równania. Więc tak przekształcić to równanie, żeby wszystkie te wyrażenia, które zawierają prędkość, były po jednej stronie, a te, które zawierają czas, były po drugiej stronie równania. Jeśli się to zrobi, no to otrzymamy w tym szczególnym przypadku równanie następującej postaci. Mnożymy równanie przez dt, po prawej stronie będziemy mieć tylko dt i jednocześnie dzielimy przez człon związany z prędkością g minus b przez m razy v. A więc mamy równanie, w którym mamy tylko wielkości zależne od prędkości i jakaś stała, po prawej stronie tylko człon zależny od czasu. A więc, żeby takie równanie różniczkowe rozwiązać, korzystamy z rachunku całkowego. A więc nie jest to strasznie skomplikowane równanie różniczkowe, bo jest to równanie różniczkowe pierwszego rzędu. Dlatego pozwalam sobie tutaj przytoczyć sposób rozwiązania. A więc zakładając, że w chwili początkowej prędkość kulki jest równa 0, możemy wykonać następujące obliczenia i otrzymamy kolejno takie wyniki. Liczymy całkę z wyrażenia po lewej stronie. Po lewej stronie mieliśmy dv przez g minus b przez mv'. I teraz liczymy całkę od v początkowego, założyliśmy sobie, że jest równe 0, do v końcowego. I jeżeli skorzystamy z tych wiadomości, które zostały zawarte w jednym z wcześniejszych odcinków, albo z tablicy całek, to wiemy, że całka z takiej funkcji, w której w mianowniku jest funkcja zależna od naszego argumentu, jest funkcja logarytm, czyli całka z dx przez x to jest logarytm z x. Naszym x-em jest to wszystko, co jest tutaj w mianowniku, czyli logarytm z g minus b przez m razy v'. No i jeszcze musimy pomnożyć przez ten współczynnik, który występuje przy argumencie, jak to jest funkcja złożona. I wiemy, że w przypadku całki to my dzielimy przez ten współczynnik, w przypadku pochodnej mnożymy. A więc dzielimy przez minus b przez m. Jak podzielimy przez minus b przez m, to znaczy, że musimy pomnożyć przez minus m przez b. Czyli w rezultacie otrzymujemy takie wyrażenie. No i pamiętamy, że jeżeli całka jest oznaczona, to musimy policzyć, czemu jest równe to wyrażenie wtedy, kiedy podstawimy za v' warunek początkowy i końcowy. A więc jeśli to zrobimy, to otrzymamy następujące równanie. Minus m przez b logarytm i podstawiamy teraz za v' v. Otrzymamy logarytm z g minus b przez m razy v i dalej za minus to, co w granicy dolnej. W granicy dolnej mamy v' równe 0, czyli zostaje tylko logarytm z g. Po prawej stronie naszego równania mieliśmy dt, więc całka z dt, a dokładniej z dt' w granicach od 0 do t, to jest po prostu t' w granicach od 0 do t, a to jest t minus 0, czyli t. No i teraz przyrównajmy do siebie te strony równania, które nas interesują. Czyli otrzymujemy po pomnożeniu przez minus m przez b obydwu stron równania tego, które jest w ramce, czyli to równa się t, mnożymy przez minus b przez m. Jak pomnożymy przez minus b przez m, to tu będziemy mieć jedynkę, zostanie nam sam logarytm, to co w nawiasie kwadratowym. I po prawej stronie będzie minus b przez m razy t. Dalej. Możemy przekształcić to równanie, korzystając z takiej
definicji różnicy logarytmów, że różnica logarytmów jest równa logarytmowi ze stosunku dwóch liczb, czyli logarytm z pierwszego wyrażenia minus logarytm z drugiego jest równe logarytmowi z pierwszego podzielonemu przez drugi. Prawa strona bez zmian, minus b przez m razy t. No i teraz wystarczy pamiętać, że logarytm z x to jest, jeżeli logarytm z x równa się y, to e do y równa się x i możemy zapisać to wyrażenie, które jest po prawej stronie tutaj, za pomocą takiego prostego równania, że g minus b przez m razy v przez g to jest e do potęgi minus b przez m razy t. To jeszcze nie koniec naszych obliczeń. To wyrażenie zostało przeze mnie przepisane na kolejnym slajdzie, żeby można było robić kolejne przekształcenia. A więc przepisane to samo równanie. No i teraz będziemy starali się z tego równania wyznaczyć V. To jest nasz cel. A więc G przenosimy na lewą stronę, na prawą stronę, przepraszam. Po lewej zostanie tylko człon minus B przez M razy V. Po prawej pojawi się człon minus G. Prawy człon pozostaje, ten człon po prawej stronie poprzednio napisany pozostaje bez zmian. No i teraz możemy przed nawias wyciągnąć, znaczy policzyć samo V, dzieląc to równanie przez minus B przez M. Jak podzielimy przez minus b przez m, to otrzymamy m przez b razy g i w nawiasie 1 minus b przez 1 minus e do potęgi minus b przez m razy t. Jak to wyrażenie wygląda wtedy, kiedy przechodzimy w granicy do t dążącego do nieskończoności, czyli to odpowiada sytuacji, kiedy kulka osiąga tę prędkość graniczną w cieczy lepkiej. Granica przy t dążącym do nieskończoności z tego wyrażenia no, jest związana z tym, co się dzieje w tym członie z wykładnikiem tutaj e do potęgi minus m przez b razy t. Jeśli t dąży do nieskończoności, to mamy tutaj 1 minus e do minus nieskończoności. E do minus nieskończoności to jest 1 nad e do nieskończoności, czyli dąży do zera. A więc ten człon robi się równy 0 i zostaje tylko stała mg przez b. No i to jest stała, którą wcześniej już wyznaczyliśmy, a więc rozwiązanie jest prawidłowe. Jak wygląda teraz to, co tutaj mamy zaznaczone na żółto, czyli ten wynik, jak zmienia się prędkość kulki w cieczy lepkiej w funkcji czasu, ilustruje wykres. A więc dla t równego 0 oczywiście mamy wartość równą 0, bo e do zerowej to będzie 1, 1 minus 1 to jest 0, a więc prędkość będzie równa 0. Teraz jak t dąży do nieskończoności, to oczywiście v dąży do prędkości granicznej, czyli ta prędkość dąży asymptotycznie właśnie do tej prędkości granicznej, zgodnie z tą definicją, czy z tym równaniem, które tutaj otrzymaliśmy w żółtej ramce. A więc ta prędkość będzie się zmieniała w funkcji czasu, czyli jest to ruch niejednostajnie zmienny, bo relacja między siłą, która działa ze strony cieczy na kulkę oraz ciężarem zmieniają się w każdej chwili, dopóki nie ustali się sytuacja, że siła oporu i ciężar zrównają się i wtedy prędkość się ustala. Warto jest przyjrzeć się liczbom w tej sytuacji, jak wyglądają różne prędkości graniczne dla różnych obiektów. Załóżmy, że mamy do czynienia ze skoczkiem, który porusza się bez spadochronu, ma masę około 70 kg i powierzchnię 0,7 metra kwadratowego. Ta prędkość graniczna jest 60 metrów na sekundę. To jest bardzo duża prędkość. Można przeliczyć na kilometry na godzinę. To zostawiam Państwu jako zadanie domowe. Jeśli to jest piłka golfowa o promieniu 2 cm około, wiadomo jaką masę ma z reguły taka piłka i powierzchnię tego obiektu też znamy, a więc jeśli się policzy, prędkość graniczna jest rzędu 44 metrów na sekundę.
Kropla deszczu o promieniu 2 mm ma masę około 3 razy 10 do minus 5 kg. Powierzchnię też można policzyć, jeśli się założy, że to jest sfera. No i otrzymuje się prędkość graniczną równą 9 metrów na sekundę. I bardzo serdecznie zapraszam, żeby Państwo zajrzeli do wyniku, który został obliczony dla przykładu w wykładzie 10, gdzie liczyliśmy prędkość, z jaką kropla deszczu spada z wysokości 1700 metrów. Tam była imponująca liczba. Proszę sobie porównać z tym wynikiem, który mamy tutaj wtedy, kiedy uwzględniamy opór powietrza. Przy dużych prędkościach siła oporu nie jest dana takim prostym wzorem minus stała razy prędkość, tylko zmienia się, zależy od kwadratu prędkości. Jest dana następującym wzorem. D to jest współczynnik oporu, który w zależności od tego, jak obiekt wygląda, jeśli to jest sfera, to ma wielkość równo, to jest to wielkość rzędu 1/2. Jak jest to nieregularny kształt, to może dochodzić do wartości równej 2. Ρ to jest gęstość powietrza, a to jest powierzchnia tego przekroju obiektu, który porusza się w tej cieczy lepkiej, jaką jest powietrze, i V prędkość. I widać, że tutaj ta relacja się zmienia. Poprzednio siła R była proporcjonalna do prędkości, teraz jest proporcjonalna do kwadratu prędkości. Wtedy, kiedy bada się samochody w tunelach aerodynamicznych, to ta wartość R może być proporcjonalna jeszcze do wyższych wykładników, to znaczy może być proporcjonalna nawet do V3. Jeśli napisze się równanie ruchu dla ciała, które porusza się z taką dużą prędkością, to wtedy oczywiście rozwiązanie inaczej wygląda na prędkość graniczną, otrzymuje się inne wartości i ta prędkość graniczna zależy oczywiście od powierzchni i zależy od współczynnika oporu oraz od tego, jak gęsta jest dana ciecz. Tutaj w tym wypadku, jeśli to jest powietrze, to ro powietrza, jeśli inny obiekt, to gęstość tego, znaczy jeśli inna ciecz, to inna gęstość. Jeśli to jest sfera, to można pokusić się o to, żeby zobaczyć, jak od parametrów ta prędkość graniczna zależy, od rozmiarów. Dla sfery powierzchnia jest proporcjonalna do r do kwadratu, masa jest proporcjonalna do r do trzeciej, i bo to jest gęstość razy objętość, a objętość kuli 4/3 pi r do trzeciej, czyli prędkość graniczna, jak a jest rzędu r do kwadratu, a masa rzędu r do trzeciej, robi się proporcjonalna do pierwiastka z promienia. Oprócz siły oporu jeszcze jedną siłą się zajmę w tym odcinku, to jest siła sprężystości. Siła sprężystości wtedy się pojawia, kiedy na jakieś ciało, no na przykład sprężynę, działamy z pewną siłą zewnętrzną. Ta siła zewnętrzna powoduje, że sprężyna jest naciągnięta i wiemy dobrze, że jeżeli sprężynę naciągamy, to wtedy działając na nią siłą zewnętrzną, to na naszą rękę, która działa na sprężynę, działa siła o zwrocie przeciwnym, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Czyli jeśli nasza zewnętrzna siła, którą my działamy, oznaczymy przez F zewnętrzne, to siła sprężystości będzie stanowiła parę akcja-reakcja z tą siłą. I teraz można pokazać, że siła sprężystości jest proporcjonalna, jeśli to naprężenie jest w ramach prawa Hooka, proporcjonalna jest do wychylenia z położenia równowagi. Czyli siła zewnętrzna jest proporcjonalna z pewnym współczynnikiem proporcjonalności między siłą a tym wychyleniem z położenia równowagi oznaczonym tutaj przez Y. Jeśli założymy, że naciągamy sprężynę i ona się przemieszcza o Y, to ta siła zewnętrzna jest proporcjonalna do Y, współczynnikiem jest współczynnik sprężystości sprężyny. No i teraz w ramach prawa Hooka jest zawsze tak, że ta siła zewnętrzna jest właśnie tym większa, im większe jest wychylenie z położenia równowagi.
Siła sprężystości, która będzie działała na naszą rękę ze strony sprężyny, ma zwrot przeciwny, czyli ona do wychylenia ma też zwrot przeciwny, czyli jest minus ten sam współczynnik razy y. Jaki jest ruch w związku z tym, że taką siłę przykładamy do ciała? Ilustruje ta animacja. Mamy ciało, które jest zawieszone na sprężynie i teraz pociągniemy sprężynę w dół, także ona się wychyli do dolnego położenia, następnie zajmie z powrotem położenie górne i sprężyna ulegnie ściśnięciu. A więc jakie jest równanie ruchu? W dowolnej chwili równanie ruchu sprężyny, czy też ciała podwieszonego na sprężynie jest następującej postaci. Masa razy przyspieszenie, i tu przyspieszenie zapisałam jako drugą pochodną wychylenia z położenia równowagi po czasie, i to masa razy przyspieszenie jest równa sile sprężystości, czyli minus k razy y. I widzimy, że tu jest już duża komplikacja w porównaniu do sił oporu, ponieważ tutaj mamy drugą pochodną wychylenia z położenia równowagi i wychylenie, czyli jest to równanie różniczkowe drugiego rzędu i już rozwiązanie nie jest takie proste jak w przypadku równania różniczkowego pierwszego rzędu. I na razie nie będziemy podawać tego rozwiązania, chociaż wiemy dobrze, jak zachowuje się sprężyna, która została naciągnięta. Wiemy, że drga wokół położenia równowagi. Gdyby nie było sił oporu, to drgałaby tak do końca świata. A więc na razie te rozważania zostawiamy na kolejny odcinek. Natomiast dlaczego tutaj ta siła sprężystości pojawiła się obok sił oporu i obok sił tarcia? Dlatego, że ta siła ma również pochodzenie, które ma swoje źródło w siłach oddziaływania międzycząsteczkowego. A więc wydaje się, że to reakcja sprężyny to jest reakcja mechaniczna, ale ta reakcja mechaniczna bierze się z oddziaływania międzycząsteczkowego.